Pixar w pudełku. Poznaliśmy interpolację liniową. Teraz zrobimy płynne ruchy za pomocą krzywych Beziera. Kształt każdego fragmentu tej krzywej określają 4 punkty. Jak więc napisać równanie, które da nam łagodną krzywą na podstawie tych punktów? Może pamiętacie podobny problem z lekcji o modelowaniu środowiska. Próbowaliśmy zrobić wygięte źdźbła trawy. Za pomocą 3 punktów określaliśmy łuk paraboliczny metodą string art. Przypomnijmy sobie tę metodę. Nazwijmy punkty A, B i C. Mamy też parametr T określający położenie punktu na odcinku. Najpierw obliczamy punkt na AB, wykorzystując pojęcie średniej ważonej. To inny rodzaj interpolacji liniowej, ale zamiast równania kierunkowego użyjemy wzoru z parametrem. Parametr T mówi, jak daleko na odcinku jesteśmy. Gdy T rośnie od 0 do 1, nasz nowy punkt, nazwijmy go Q, przemieszcza się od A do B. Zróbmy to samo dla drugiego odcinka. Obliczmy punkt R między B a C. Wreszcie zastosujmy tę samą metodę do QR, by obliczyć P, punkt na naszej krzywej. Gdy T przechodzi od 0 do 1, P kreśli łagodną krzywą. Można uznać tę metodę za powtarzaną interpolację liniową, bo Q, R i P są wyliczone przy użyciu funkcji liniowej od T. Metodę powtarzanej interpolacji liniowej nazywamy algorytmem de Castelgeot. Paul de Castelgeot odkrył ten wzór kilka lat przed Pierrem Bézierem, ale nie zdołał opublikować go wcześniej. Widzieliśmy, jak używać algorytmu de Castelgeot, by tworzyć łagodną krzywą z 3 punktów. W animacji do kontroli krzywej używamy 4 punktów. Weźcie kartkę i ołówek i spróbujcie wymyślić, jak uzyskać łagodną krzywą z 4 punktów zamiast 3.